Cześć, witam Was bardzo serdecznie. W Syberii oczywiście. No, nam zostało jedynie iść i nakręcić pociąg, aby ruszyć dalej. Także wybierzmy się tam. Jak widać, pociąg został już odholowany, także jedynie co musimy zrobić, to tam się wybrać do niego i go nakręcić. Zapewne oddać tą zabawkę na miejsce. Znowu będzie, że Oskar mi powie, że aż aby wyruszyć siną dal, muszą być spełnione pewne wymogi. Dobra, pociąg jest. Musimy wyjść chyba na drugą stronę tego pociągu. Aha, i pewnie też będziemy musieli znowu kupić bilet. Nie zdziwiłabym się. No ale chodźmy, no. Mamy maszynę. Ogólnie to ubolewam, ponieważ okazało się, że premiera trzeciej części została znowu przesunięta o całe 1,5 miesiąca. Miała wyjść 1 marca, a jednak okazało się, że wyjdzie 20 kwietnia. Także no, ja trochę ubolewam nad tym faktem, no ale cóż zrobić. Trzeba będzie poczekać. Dobra, nakręciliśmy pociąg, to też trzeba znaleźć Oskara, chyba. O, dzwonią do nas. Zawsze do nas dzwonią. Halo? Gdzie jesteś? Cześć. Dan? Jestem w Barokstadt. Barachło? Czy to jakieś miasteczko? Barachło. Mam nadzieję, że facet, którego szukasz, mieszka tutaj. Wrócisz niedługo? Nie, nie wrócę. Z tego, co wnoszę, to olbrzymi uniwersytet z niezwykłą ptaszarnią na stacji kolejowej. Gdybyś tylko mógł ją zobaczyć. Jest pełna drzew i ptaków. Jest tu tak niesamowicie. Brzmi jak miejsce warte do zwiedzania, więc wracasz wkrótce? Nie sądzę. Pociąg, którym podróżuję, ma pewne problemy mechaniczne. Zostaliśmy zmuszeni do zatrzymania się tutaj. My? Myślałem, że jesteś sama. Kto jest z sobą? Oskar, inżynier pociągu. Więc teraz kręcisz z mechanikami, co? Proszę, co za debilo. Dan, nie bądź głupi, proszę. Oskar to automat stworzony przez pana Vorarlberga, człowieka, którego szukam. To nie jakiś stary robot. To wyrafinowany typ lokaja, jeśli wiesz, o co mi chodzi. Ma też małą obsesję. Kate, nie wiem, czym oni cię karmią w tej Europie, ale czy nie sądzisz, że czas wrócić do domu? Nie. Ale nie wypełniłam jeszcze mojej misji. To diabła z twoją misją. Po pierwsze, nie rozumiem, dlaczego ją przyjęłaś. Gdybyś tylko nie schodziła na manowce, to nie mielibyśmy tego całego zamieszania. Przynajmniej ten tam wnerwia. My? Jeśli jest jakieś zamieszanie, to ja w nim uczestniczę. Gdy staram się opanować całą sytuację z tymi dziwnymi miasteczkami, ty, kochanie, siedzisz sobie na tyłku w domu. O ile pamiętam, to nie miałeś nic przeciwko temu, bym wyjechała. Kadrama. Kate, ale to miały być tylko 2 dni. Proszę, postaw się na moim miejscu. Na twoim miejscu? Nie tylko muszę dopasować się do twojego grafiku, ale i postawić się na twoim miejscu. Skoro już o tym mówimy, to czy jest jeszcze, szanowny panie, miejsce, w którym chciałby mnie pan postawić? Matko. Słuchaj, nie będę teraz o tym rozmawiać. Odzwoń do mnie, gdy się uspokoisz. Tak, typowe, typowy tekst. Byłem w jak najlepszym spokoju, zanim do mnie zadzwoniłeś. Chciałam usłyszeć kilka słów otuchy, a nie pogardy. Czy proszę o zbyt wiele? No właśnie. Potrafisz być samolubna. Trzeba jednego, by poznał drugiego, kochanie. No i dobrze, Kate, olej faceta, bo widać nie jest z ciebie wart. A my szukamy naszego automatu, ponieważ no wypadałoby, wiecie, no tak jakby ruszyć dalej, nie? Dobra, jedźmy już. Wszystko w porządku? Tak, Kate Walker. Czekam na wyruszenie w dalszą podróż. No to musimy lecieć. Gotowe. Muszę ci przypomnieć o jednym z przepisów obowiązujących w podróży, Kate Walker. Wszystkie przedmioty wykazane w spisie. Aha, no tak. Czegoś... Dobra. Proszę, odłóż ją z powrotem na miejsce. Dobra, już wiem. Pamiętam. Wychodzę. Tak. No super. Ja jeszcze chyba zdobyłam pozytywkę w międzyczasie, o ile dobrze pamiętacie. Więc tak, najpierw odłożymy tego mamuta. O, to jest nasza pozytywka, którą możemy teraz odtworzyć. Te dwie poprzednie już żeśmy otworzyli, także ryba i na to się tutaj chyba wkładało i możemy teraz zobaczyć jakąś historyjkę z tym związaną. Hans, mam smutne wieści. Nasz ojciec nie żyje. Odszedł podczas snu w ostatnią niedzielę. Czuję się taka sama.
Odkąd wyjechałeś, był zaledwie cieniem człowieka. Musiałam sama dbać o wszystko. Dom, dokumenty fabryki, pracowników i klientów. Dosłownie o wszystko. Teraz, dzisiaj, doprawdy nie wiem z kim lub z czym się zmagam. Nadeszły ciężkie czasy, a ta koszmarna wojna sieje zniszczenie. Nikogo nie obchodzą już automaty. Pragnę, byś tu powrócił. Gdy już będziesz, zamienię naszą fabrykę w pałac wart twego geniuszu. Proszę, uważaj na siebie. Bardzo cię kocham, Anna. Smutne, bo chyba Hans chyba nigdy nie wrócił do Valady Line i tak właściwie no, nie miał okazji porozmawiać ze swoją siostrą. Widać, że jego siostra bardzo go kochała. Pomimo tego niestety nie mieli chyba ze sobą kontaktu. No, panie Oskarze, odłożyłam wszystko na miejsce. Wszystko w porządku. Tak. Albo nie? Oskar? Wszystko gotowe. Zajmij mi... Ja? Okej. Wow. Czyżby to tak szybko i gładko poszło? No nie wierzę. Chyba. Niby żeśmy ruszyli, ale tak trochę ja wiem. Właśnie. Tutaj jeszcze trzeba było coś zrobić. A już nie mam tej pozytywki, nie? No nie mam, dobra. Czyli musimy wyjść. Co tam robisz, Oskarze? Nadrzędną sprawą jest postępowanie zgodnie z zasadami ustawy. Oskarze! Potrzebujemy wizę wyjazdową, by móc przedostać się... I z pewnością nie wiesz, gdzie... Przedstawiciele władz, by móc wydawać wizy, zazwyczaj stacjonują... Do... Tak. No tak, czyli nie możemy wyjechać, czyli musimy... Mi się wydaje, że musimy gdzieś tutaj na górę iść. Czyli tutaj jeszcze można iść gdzieś tyłem. Już mogę wejść do tego, do Oskara? Zamknięte. Bez. Dobra, zamknięte, ale tu są jakieś drzwi. No idź tam, Kate. Biegnij. Z życiem, bo nie ma czasu. Okej, okay. A, czyli jednak tutaj możemy wejść do środka. Dobrze. Aha, są od nas dzwonią. Pewnie szef. Albo mama, albo nasza przyjaciółka od 7 gości. Kate, to ty? Co się dzieje? W końcu udało mi się nakręcić pociąg i mam nadzieję, że dojadę nim do Hansa Wollarberga. Musiałam załatwić kilka spraw z parką dziwacznych żeglarzy, którzy zdaliby ze mnie wszystko. Teraz jestem uwięziona za olbrzymim murem, takim jak Wielki Mur Chiński. Powinnaś go zobaczyć, jest ogromny. Nie mówię o tym, chcę wiedzieć, co się dzieje z Danem. O Boże, jak on znaczy? Dano obchodzi. Wpadłam wczoraj na niego u Megi i powiedział, że się pokłóciliście. To lekka przesada. Trochę się posprzeczaliśmy podczas wczorajszej rozmowy, to tyle. Nie ma co się załamywać. Nie mówię, żeby odstawiać sceny melodramatyczne, ale on nie wyglądał zbyt dobrze. Był trochę przybity. Dan przybity? Tak. Po tym, jak dostał młotkiem po głowie, to stracił równowagę i się załamał. Nie zauważyłam. Może trochę przesadziłam, ale on wyobraża sobie, że jestem taka grzeczniutka, że czasami nie mogę tego wytrzymać. O to chodzi. To zaprząta tylko głowę, a ja chciałam po prostu trochę współczucia. Pewnie. Masz moje, więc co tam słychać? Jak już mówiłam, poruszam się do przodu, ale wolno. Ten facet Hans Wollarberg staje się z każdym dniem coraz bardziej fascynujący. Dobrze. Nie wydajesz się nudzić. Nie to, co u nas w biurze. Codzienna nuda. Bez ciebie nie jest wesoło. Kiedy wracasz? Mam nadzieję, że niedługo. Słuchaj, muszę kończyć. Do zobaczenia. Zadzwoń wkrótce. I nie bądź taka ostra dla Dana, co? Ale co to z bucem? No kurde. Dobra, zobaczmy, czy coś tutaj możemy wejść. Nie możemy wejść. Nie wiem, czy jest zamknięte. Bez sensu. Dobra. Ale jeszcze tędy możemy iść.
jest jakiś pan. Dobry. Dzień dobry panu. Kolejny but. Nie zdziwiłabym się. Kapitan Malatesta, głównodowodzący. Okej, dobra. No przedstawię się. Nazywam się Kate Walker. Zostałam zobowiązana przez moją firmę. Cóż za szczególna misja. Podejmować tak duże ryzyko dla tak miernego celu. W mojej opinii, kapitanie, cel militarny, przed którym pan tak uporczywie strzeże tej bezsensownej ściany, uważam również za mierny. Powinienem poczuć się urażony, panienko. Ale wybaczam pani, jest pani młoda i... Tak, tak. Potrzebuję wizy, by przejechać przez mur i ruszyć w dalszą podróż na wschód. Powiedziano mi, że jest pan jedyny... To prawda. To należy do moich obowiązków. Jednak teraz nie wystawiam wiz, gdyż nikt nie ma prawa przekroczyć. A dlaczego nie? Jest tam zbyt niebezpiecznie. Zwłaszcza dla pani podróżującej bez eskorty. Jest tam radę, no. Co pan dokładnie ma na myśli? Wrogów, młoda damo, wrogów! Obserwuję ich przez teleskop już od kilkunastu lat. Stacjonuje tam jeden jeździec. Ta. To zwiadowca wrogiej armii szykującej na nas inwazję. Szpieguje nas, więc muszę być wyjątkowo czujny. On wie, że tu jestem, rozumie pani? Tak długo, jak mam go na oku, nie odważy się na żaden ruch. Jest pan... Proszę, niech pani sama spojrzy. No dobrze, no to spojrzymy, no. Proszę się... Proszę. Ach, na tego jeźdźca. Aha, on się teraz odwraca, idzie do przodu. Boże, jakie to jest wolne. A no, rozproszę tego jeźdźca, no. No okej, okay. Dla mnie to nie jest żaden jeździec. Dziwne. Nie widzę żadnego jeźdźca kozackiego. Tylko martwe drzewo pośrodku pustej łąki. Biedny kapitan naprawdę słabo widzi. No trochę. A nie, bo tam jest kłoda. Dzień dobry pan. Kapitan ma... Myślę, że trzeba mu dać ten... Aha, nie, dobra. Proszę... Ejku, trzeba było mu dać okulary czy coś, skoro źle widzi. Tutaj widzę jakieś na biurku. Co to za okulary? Spójrz, zbite okulary. Jeśli należą do kapitana, to z pewnością nosząc takie szkła ma kłopoty ze wzrokiem. No ma, tylko że... No i możemy mu wino w ten wlać. Zobaczmy, czy możemy już to zrobić. Okej, okay. I chyba ten proszek możemy też. Okej. Okay. No dobra. Generale? Upijemy go i ukradniemy mu wizę. Ale ma pan wielkiego oficera? Pochlebia mi pani. Co? Niestety obawiam się, że administracja wojskowa zawsze zapomina o nas, żołnierzach z frontu. Nie ma sprawiedliwości. Współczuję panu, kapitanie. Zapomnijmy jednak na moment o smutkach i napijmy się razem w imię przyjaźni. Z przyjemnością, panienko. Ale moje surowe przepisy zabraniają mi tego. A tam... Mały kieliszeczek wina jeszcze nigdy nikomu nie zaszkodził. I nikt nie musi o tym wiedzieć. Wino? Stawia mnie pani w niezręcznej sytuacji. Proszę sobie nie odmawiać, kapitanie. Tylko mały kieliszek. Zapewniam pana, że jest wyśmienite. No, może kropelkę. Pijemy go. Oto pański kieliszek. Za pana zdrowie, kapitanie. I za pani, panienko. Nie pamiętam, jaki cel jest w tym, żeby go upić. Ten proszek coś tam miał w sobie takiego. Od dawna nie piłem wina w tak... Nieprawdaż? Pomyślałby pan, że pochodzi z Barkstadt. Jest zrobione z winorośli Sauvignon, rosnącej w lesie Amerzone, która zachowała się tu w ogrodzie przy stacji. No. Władze... Wie pan, kapitanie, że muszę je... Proszę nawet o tym nie myśleć.
Jak już mówiłem, nie tam jest... Może ten jeździec kozacki nie jest tym, za kogo pan go bierze? Może to po prostu uschłe drzewo mające dziwny kształt? Proszę spojrzeć jeszcze... Niech będzie. Zrobię ten wyjątek dla słabszej płci. Ale dla mnie jest to niedorzeczne. My? Że my niby słaba płeć? Ja wam dam. No, co ty? Że też sam nie wpadł na to, żeby sobie wyregulować te... Jak to możliwe? To chyba jakaś magia. No, jak mogłem się tak mylić przez ten długi czas? Nie jest aż tak źle, kap... Drzewo! Nic, tylko martwe drzewo! Proszę się uspokoić, kapitanie. Już wszystko w porządku. Wydaje mi... No tak, oczywiście. Nie ma już żadnego zagrożenia. Te wszystkie lata... A teraz... Kozaka już nie ma. Nie mam czego pilnować. Kapitanie, powinien pan być zadowolony. Od teraz nie musi pan tkwić w tej wieży. Rozpoczną się znowu podróże. Wróci pan do swoich zwykłych obowiązków. Ma pani rację. Natychmiast podpiszę wizę na przejazd przez granicę muru. O. Dobrze. Dziękuję. Proszę mnie... Proszę mnie trzy... Okej, dobra, lecimy dalej, bo... No nic. Gość po prostu był ślepy. Oskarze, czy nie możesz raz na zawsze zapomnieć o formalnościach? Twoja prośba została... no dobra. Dobra. Aha, dobra, sorry. Gdzie ta wiza? Okej. Okay. Muszę zawsze pamiętać, że trzeba wybrać przedmiot, go pokazać, dopiero oto wiza. Mam nadzieję, że zgodna z przepisami. O, czytaj, czytaj. Jest zgoda. Oto twój bilet. Super, dawaj bilet. Życzę miłej po... A więc jedzie... Tak, jesteśmy już spóźni. No co ty? Dobra, no to wracamy. Nawet szybko poszło, nie? Oczywiście wybieramy bilet, bo musimy go, mu oczywiście go pokazać, bo zaraz będzie. Że gdzie masz bilet, Kate? Oto on, Oskarze. Dobrze, Kate Walker, teraz wróć nas. Tak, Oskarze. No, to jedziemy dalej. Nasz jeździec z twarzy. Thank you.
Okej, czy jesteśmy teraz w następnej lokacji? Dość mochoczny. A, tędy nie możemy iść, tylko tędy, dobra. Przynajmniej nie mam wyboru. Kate Walker, Kate Walker. Oskarze, co się dzieje? Znowu rozkręciły się sprężyny pociągu, Kate Walker. Jeśli chodzi o pytanie odnoszące... Więc lepiej poszukajmy maszyny nakręcającej, mój drogi Oskarze. Mam nadzieję, że jest tu jakaś. Tutejsze powietrze jest tak zanieczyszczone, że nie powinienem ryzykować opuszczania lokomotywy. Moje styki skorodowałyby bezpowrotnie. Oczywiście, zobaczymy. Co musimy sami robić? Do zobaczenia, Oskarze. Będę... Z nim nawet nie ma co gadać, bo... Bo on i tak w sumie nic tam ciekawego nie powie. Dobra. Musimy trochę pozwiedzać, bo w sumie nie wiem, którędy mam iść teraz. Więc tutaj też chyba coś było. Ale wieje tutaj? Dobra, weszliśmy do środka. To jest panel. A, oczywiście potrzebujemy tutaj czegoś. Jeśli... Oczywiście jak zawsze. Dobra. Tutaj coś było. A, kolejna pozytywka i plany. Okej. O, tu mamy ten. Dobra, a to chyba nie jest klucz do tego, nie? A, jednak jest. Mamy pozytywkę, także w sumie sobie ją odtworzymy, jak będziemy przy okazji, przy pociągu. Bo wiecie, nie chcę latać tam i z powrotem bez sensu. Mój drogi bracie, cóż za radość ogarnęła mnie, gdy otrzymałam od ciebie wieści po tak długim czasie milczenia podczas lat wojny. Więc pracujesz teraz dla Rosjan. Słyszeliśmy tutaj wiele oburzających historii o nich. Najważniejsze jednak, że jesteś cały i zdrowy. Gdy pomyślę o tej ohydnej fabryce, robi mi się słabo. Cieszę się, że uznano twój talent i że twoje nowe automaty zajmują miejsce robotników wykonujących manualne prace. Dumna jestem, że automaty Vorarlbergów przyczyniają się do poprawy życia innych ludzi. U nas w Valadilajne leczymy rany po latach wojny. Niektórzy ludzie powracają, inni nie. Powoli wraca życie w miasteczku, ale trzeba jeszcze czasu. Z wyrazami miłości, Anna. Czyli jednak w jakiś tam sposób się komunikowali, ale no... A, bo ona automatycznie ten odstawia te pozytywki, dobra. A to mamy wszystkie? Wszystkie cztery, dobra. To chodźmy teraz dalej. Dobra, tutaj coś było, tylko nie wiem, czy tutaj nic... Do nas dzwonią. Pewnie szef. Tym razem szef. Obstawiam szefa. Halo? Halo? Kate, tu Dan. O, Dan. Słyszysz mnie? Dan? Dan? To ty? Nie słyszę cię zbyt dobrze. No to wyjdź na górę. Chcę pogadać. Muszę pogadać. Nasza ostatnia rozmowa nadal... To ważne. Dan? Przerywa. Zadzwonię do ciebie, gdy wyjdę z tej kopalni. Kopalni? Kate! Dzieje... Muszę pogadać! Słuchaj, coraz gorzej cię słyszę! Rozłączam się! O Boże... Ten Dan to jest taki trochę narwany. Ale dobra. Dobra, tutaj coś... Jeśli to... Aha, tutaj musimy znaleźć ten... coś... Zablokowany. Tylko nie pytam co, my tu nic nie mamy, nie? Tu są coś papiery... A tu nie ma tego tutaj czegoś? Chyba tutaj nie pójdzie, nie? Zbyt ciemno.
lampkę, a po co? Dobra, tam to czy to w tej kopalni coś mamy znaleźć? No i teraz nie... A właśnie, spróbujmy do Dana zadzwonić teraz. Dan Foster nie może te... Widzisz, chciałam do ciebie zadzwonić, ty bucu. Dobra, bo my coś tu musimy znaleźć, a... Kurde, nie wiem co. Jakiś przełącznik czy coś. Pociągu nic nie ma. Dobra, zobaczmy jeszcze raz na ten panel, bo... Aha, no właśnie. Aha. Dobra. Dobra, zobaczmy czy... Bo ja pamiętam, że tutaj dało się jakoś wyjść czy coś. O, właśnie. A przeskoczysz, nie? No, już myślałam, że zaś będzie gadanie. Aha, dobra, czyli tutaj jednak nic nie zrobimy, tak? Potrzebujemy zaś czegoś, żeby to wyłamać chyba. O, Matulu. Dobra, czyli jednak tutaj nam czegoś dalej brakuje. Dobra, to przesuniemy sobie jeszcze to do przodu, bo tam jak był ten szkic Hansa. Klikniemy tu. No i nakręciliśmy pociąg. Widzicie? Szybko, łatwo. Bezboleśnie możemy już schodzić. Tędy nie przejdę. Jak to nie przejdziesz? No nie, żeby się musimy oddalić. No. Tak, gra testuje moją cierpliwość. Aha. Hej, wy tam! Panie! Co się dzieje? Halo? Teraz dzwonią do nas, Jesus. Ach. Tak? Kate, słyszysz mnie już teraz? Tak! Słyszę cię doskonale, Dan. Ale nie mogę teraz rozmawiać, bardzo się spieszę. Chciałem cię przeprosić. Wiem, że ostatnio nie byłem zbyt wyrozumiały. Trochę się z tym kiepsko czuję. Dobrze, jesteś kochany, ale naprawdę muszę kończyć. Nie gniewam się na ciebie, więc nie martw się. Muszę dorwać kogoś i to szybko. Ale Kate, to bardzo ważne. Oddzwonię, Dan, przepraszam. Lego zlewaj. Bardzo dobrze, bardzo dobra postawa, Kate. A, czyli tutaj nie wiedziemy, bo Oscara nie ma już. Właśnie, gdzie ten Oscar? Tutaj widzieliśmy, że wybiegał stąd, także... Oscarze, mów do mnie! No, pa... Ma zakleblowane... To usta to nie są, ale no nie może mówić, Kate. Wszystko w porządku? To jest absolutnie niedopuszczalne, nie do przyjęcia i nieopisane. Co masz na myśli, że... Moje ręce, nie mam już ich. Mój Boże, nie masz rąk. Ale kto to zrobił? Co tu się dzieje?
Jednej rzeczy możemy być pewni, Kate Walker. Ta haniebna zbrodnia została popełniona... Czy przyjrzałeś się napastnikom? Stałem tutaj, polerując mój metalowy mechanizm. Pomyślałem sobie, że przez ten pył w powietrzu dobrze byłoby... Oskarże! Byłem bardzo zajęty, gdy nagle poczułem dwie silne ręce chwytające... Wierzę ci, mój biedny. To był prawdziwy barbarzyńca, mówię... Oskarże, pro... No dobra, Oskar... Dobrze. Powod... Oskara napadli. Wróćcie. O, są te szczypce. Czyli będziemy mogli teraz odsunąć ten mechanizm i iść tam, gdzie nie mogliśmy wcześniej zajść. Okej, okay, przejdziemy sobie tędy. I teraz zrobimy tak. No, jesteśmy w środku, możemy wejść do środka. To sprytne. I jesteśmy w środku. Ale co nas kryje? Znaczy, co właściwie się kryje w tym pomieszczeniu, to sobie sprawdzimy następnym razem. Ja was wszystkich serdecznie pozdrawiam. Trzymajcie się i do następnego. Cześć.